Czy kojarzysz żart o drogowcach, których znów zaskoczyła zima? <laughs> bardzo śmieszne, co nie? A teraz spójrz w lustro i zastanów się, czy nie robisz dokładnie tego samego. Czy zima znów nie zaskoczyła ciebie i twojej firmy? Czy jednak w tym roku przygotowałeś się do niej? Powiedz co? Nie bądź jak drogowiec, bądź jak niedźwiedź. Dlaczego? Bo okres zimowy to dla budowlanki często taki okres hibernacji, taki wolniejszego okresu, koniec sezonu. I. Część z was prowadzi firmy, które po prostu nie mogą wykonywać usług w czasie zimy przez to, że jest mróz, zamarznięta ziemia. No lub te prace są bardzo utrudnione. No a część z was po prostu odczuwa takie naturalne zwolnienie w robotach, w ruchu, ponieważ nadchodzą święta i klienci myślą raczej o tym, żeby spędzić ten czas z rodziną, a nie demolować swoje mieszkanie czy demolować swoje domy i robić remont. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, kiedy ktoś na przykład kupuje dom i Potrzebuje zrobić remont, dlatego no, trzeba o tym pamiętać. Aczkolwiek zwykle jest to okres taki spokojniejszy. Czyli taki okres przedświąteczny i okres styczeń-luty zwykle jest spokojniejszy w budowlance, ze względu na to również, że klienci po prostu nie mają zbytnio dużo pieniędzy. Wykosztowali się na święta, wykosztowali się na jakieś inne okazje. Po prostu to jest takie spowolnienie całego ruchu w budowlance. No ale właśnie. Takie spowolnienie, taka hibernacja dla wielu film oznacza kłopoty. Tak jak ci drogowcy po prostu nie są przygotowani do zimy, tak samo i większość z Was, tych, którzy prowadzi filmy remontowo-budowlane, prowadzi je tak z dnia na dzień i nie przygotowuje się do tego, żeby ten okres zimowy jakoś móc w spokoju przeżyć. Dlatego mówiłem właśnie, że powinien być bardziej jak taki niedźwiedź, który przygotowuje się do zimy całe lato, całą jesień, gromadzi po prostu ten zapas tłuszczu, bo wie, że zimą będzie spał, będzie hibernował i wie, że jeżeli tego nie zrobi w okresie, kiedy ma bardzo dużo pożywienia, czyli tak jak wy, bardzo dużo klientów, bardzo dużo robót, i generalnie, no, aż nie ma czasu na to, żeby, żeby więcej tych robót zdobywać, to wtedy on właśnie gromadzi ten tłuszcz, bo wie, że jeżeli tego nie zrobi, to zimą zginie. I wiele filmów popada właśnie w kłopoty zimą, ponieważ nie są do tego przygotowani. I często jest tak, że właśnie nie wiemy, nie mamy tego funduszu przygotowanego na to, żeby zimę przezimować i łapiemy się każdej roboty, po prostu, żeby nadreperować ten budżet, a jednak te koszty stałe cykają cały czas. Cały czas musimy płacić, cały czas musimy dla siebie pobierać jakąś pensję, żeby nasza rodzina w ogóle mogła przeżyć. Więc to są koszty stałe, na które musimy być przygotowani. Więc może czas zacząć strategicznie myśleć jak taki niedźwiedź i przygotować się do zimy. Bo widzisz, kiedy masz spokojną głowę, kiedy czujesz, że Zgromadziłeś te zapasy, spokojnie przeżyjesz zimę, wtedy możesz zacząć myśleć o tym, żeby pracować nad swoim biznesem. Zima to jest doskonały czas na to. Wreszcie masz na to czas, wreszcie masz na to możliwości. Nie masz tej takiej bieżączki, która po prostu sprawia, że no, musisz rzucić się w wir wydarzeń, tylko po prostu teraz możesz spokojnie, strategicznie zaplanować kolejne kroki, zacząć myśleć o innych elementach firmy, które wymagają ulepszenia elementa, które pozwolą ci rozwinąć firmę, niekoniecznie urosnąć firmie, ale rozwinąć firmę tak, żeby pracowało ci się łatwiej, przyjemniej, no i żeby zwielokrotnić, zwiększyć te twoje zyski w kolejnych pracach, w kolejnych latach, bo widzisz, to ty jesteś za tą swoją firmę odpowiedzialny, to ty wprowadzasz w życie plany, to ty zmieniasz działania w firmie, to ty no, za to wszystko odpowiadasz. Koniec końców, to ty za to odpowiadasz. Wiadomo, że są różne okoliczności, które się zmieniają. Wchodzi jakiś polski ład, czy no zmiany podatków, zmiana rządzących, koronawirus. Wiadomo, że ciężko się na to wszystko przygotować, ale koniec końców, to ty musisz się dostosować, to ty za to odpowiadasz i to ty poniesiesz konsekwencje, jeżeli tego nie zrobisz. Jeżeli się nie przystosujesz, to zginiesz, to ktoś cię wyprzedzi po klientów, albo będziesz sobie po prostu egzystował, a chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się rozwijać, chodzi o to, żeby zarabiać coraz więcej, chodzi o to, żeby pracowało ci się coraz lżej. I kiedy mówię o rozwinięciu firmy, nie chodzi mi to właśnie o to, żeby firma musiała rosnąć, bo nie możesz sobie prowadzić małą firmę, ale rozwijasz procesy w firmie, rozwijasz sposób pracy, rozwijasz sposób kontaktowania się z klientami, automatyzujesz pewne elementy, poprawiasz jakość kontaktu z klientem, poprawiasz doświadczenia, jakie czerpie klient z obcowania z Twoją firmą. Generalnie sprawiasz, że Twoja firma jest. Lepsza. I to myślę, jest w tym wszystkim najważniejsze. I to mam na myśli mówiąc, że rozwijasz firmę. Okej, okay, ale jak do tej zimy się przygotować? No przede wszystkim musisz odłożyć sobie jakieś pieniądze, stworzyć sobie jakiś budżet, który pozwoli ci tą zimę przezimować. I jaki budżet Ci jest potrzebny? No przede wszystkim załóżmy, że w ogóle nie ma żadnej pracy przez okres 3 miesięcy, czyli grudzień styczeń, luty nie ma żadnej pracy. Więc musisz odłożyć pieniądze na 3 miesiące, na 3 miesiące kosztów stałych. Czyli musisz wiedzieć, ile dokładnie potrzebuje Twoja firma do tego, żeby wyjść na czysto, żeby opłacić wszystkie koszty stałe. No i teraz co? Teraz sobie sprawdzasz, jaki masz zysk brutto. Powiedzmy, że praca kosztuje 10 tysięcy, 5 tysięcy kosztują materiały i robocizna, więc zysk brutto Twój to jest 5 tysięcy. Czyli masz 50% zysku brutto. No, i teraz załóżmy, że te 5 tysięcy miesięcznie kosztujecie utrzymanie firmy. Utrzymanie firmy to znaczy opłacenie internetu, opłacenie biura czy magazynu, opłacenie leasingu samochodów, opłacenie Twojej pensji, czyli wszystko to, co. Wszystkie te koszty, które ponosisz, mimo tego, że nie będziesz pracował, nie będziesz generował kosztów typu pracowników, nie będziesz musiał im zapłacić, nie będziesz musiał kupić nowych materiałów, ale pozostałe koszty będziesz miał: ubezpieczenie, może jakaś składka zusowska, wszystko to. Musisz policzyć jako koszty stałe. No i powiedzmy, że te koszty stałe miesięcznie kosztują cię 5000 złotych. No to ile musisz zarobić? No dokładnie tyle, ile zarobiłeś. Czyli 10 tysięcy złotych musisz wyrobić, żeby 5000 ci zostało, bo masz 50% zysku. Czyli 10 tysięcy razy 50% daje 5000 złotych. Możesz też 5000 podzielić przez 50%, wtedy wyjdzie ci, ile potrzebujesz wyrobić w pracy, żeby te koszty stałe. No, Pokryć. Jeżeli masz 4 kosztów stałych, no to dzielisz 4 tysiące na powiedzmy 50% i wyjdzie ci, że musisz wyrobić 8 tysięcy złotych. Także to jest dosyć prosta matematyka, ale musisz to zrobić. I wtedy wiesz, że okej, okay, dobra, muszę jeszcze wyrobić o 10 tysięcy więcej w ciągu tego miesiąca na przykład, żeby pokryć koszty za grudzień. Albo muszę wyrobić 20 tysięcy, żeby pokryć za grudzień styczeń i luty. Musisz to sobie przeliczyć i musisz zobaczyć, ile pieniędzy potrzebujesz odłożyć. I mając taki budżet, mając taki bufor odłożony, wtedy już śpisz spokojnie. Wiesz, że co by się nie działo, czy zdobędziesz jakąś pracę, czy nie zdobędziesz jakiejś pracy, powiedzmy w styczniu czy w lutym, to firma przetrwa. No i właśnie, kiedy nie jesteś na to przygotowany, no to te zimowe miesiące polegają na przeżyciu. Po prostu musisz przetrwać, czyli musisz łapać się wszystkiego, co sprawi, że przynajmniej wyjdziesz na czystą. Przynajmniej wyjdziesz na czysto, żeby po prostu nie robić długów. Jeżeli nie zrobisz długów w czasie zimy, w czasie tych wolnych okresów, to i tak już będzie dobrze, bo potem sobie to wszystko odrobisz w okresach, kiedy będziesz miał, rzeczywiście zacznie się sezon i będziesz miał dużo pracy. Ale lepiej jest startować z pułapu zero, niż to startować z pułapu minus ileś tam, bo wtedy najpierw musisz odrobić ten dług, potem zaczniesz zarabiać, no i odkładać te pieniądze na kolejną zimę. Więc, no, wiadomo, lepiej startować od zera. Dlatego mówię, łap się wszystkiego, co tylko możesz, jeżeli nie zdołałeś się przygotować do zimy, łap się wszystkiego, czego możesz po to, żeby wyjść na zero. No i kolejna sprawa, bo łatwo jest popaść w takie cięcie kosztów totalne, ale musisz o tym myśleć strategicznie, bo zauważ, że zimą ten okres, kiedy klienci podejmują decyzję, czyli ten cykl zakupowy klienta, się wydłuża również. Więc na przykład tnąc teraz koszty marketingu w tym momencie. Sprawia, że dużo trudniej ci będzie dostać pracę w lutym, w marcu, kiedy tej pracy już zaczniesz potrzebować, kiedy już no, skończą się ci te pieniądze i zacznie się powoli, będzie się zaczynał sezon, ale ty wciąż nie będziesz miał pracy, bo wtedy dopiero zaczniesz startować z marketingiem. Wtedy zaczniesz znowu ładować pieniądze w reklamę na przykład, ale dziwisz się będziesz, że no, tej pracy nie masz. Ale gdybyś na przykład teraz, może zmniejszając trochę budżet, ale cały czas działał z marketingiem, to. Będą cały czas wpadać do Twojej firmy, do Twojego lejka sprzedażowego, do Twojej skrzynki pocztowej, potencjalni klienci, może będzie ich mniej, ale cały czas będą sobie lądować, i o to chodzi, że będziesz nad nimi pracował cały czas i starał się już ich zabukować na luty, na marzec, na kwiecień, wtedy, kiedy będziesz potrzebował po prostu za zacząć pracę. I dużo łatwiej Ci będzie się po prostu przygotować do tego startu, znajdziesz podsądkowych klientów na start, kiedy cały czas będziesz prowadził te działania marketingowe, kiedy cały czas będziesz się starał zdobywać klientów, dlatego nie wyciszaj tych aktywności, które dadzą Ci pieniądze w przyszłości. Staraj się ograniczać te rzeczy, które rzeczywiście nie są Ci potrzebne. A w ogóle marketing i szukanie klientów, to jest taka rzecz, która nigdy nie powinna przestawać się dziać. Po prostu powinienś cały czas dostawać potencjalnych klientów do swojego lejka sprzedażowego, do swojej firmy, tak żebyś mógł nad nimi pracować, żebyś właśnie miał ich cały czas gotowych w tych momentach, kiedy ich potrzebujesz, żebyś miał jak największą ciągłość tych prac. No i powiedzmy, że już ogarnąłeś te finanse, możesz spać spokojnie w okresie zimowym, albo nawet jeżeli nie możesz, to i tak skup się na tym, żeby te kolejne okresy zimowe, żeby te kolejne miesiące po. Wznowieniu sezonu były lepsze niż poprzednie. O to chodzi, żebyś po prostu zaczął działać nad swoim biznesem, nad rozwijaniem swojego biznesu, nad poprawianiem pracy. No i właśnie zima to jest najlepszy czas na to, żeby właśnie skupić się na tych procesach, na tych systemach, na tej organizacji tego wszystkiego, żeby przemyśleć swoją strategię, żeby wprowadzić nowe plany w życie. No bo to jest czas, kiedy masz na to możliwości, no właśnie czasowe. Potem, jak zacznie się sezon, znowu zaczniesz mieć bardzo dużo pracy, znowu zacznie się, zaczną się problemy, pożary, które musisz gasić, jeździć od pracy do pracy, samemu pracować i będzie Ci ciężko cokolwiek wprowadzić w życie. A teraz masz wreszcie chwilę na to, żeby przede wszystkim odsapnąć, naładować baterie, ale potem ruszyć do działania nad rzeczami, które będą procentować w kolejnych miesiącach albo w kolejnych latach. No i co to może być? To mogą być właśnie różne systemy w firmie. System marketingowy, ten lake sprzedażowy, o którym tak trąbie cały czas. To może być, nie wiem, lista materiałów, których cały czas używasz, możesz sobie przejrzeć wszystkie faktury od Twoich dostawców, zobaczyć, czego cały czas używasz, i może zastanów się, czy których rzeczy możesz kupić więcej w nadchodzących miesiącach i może w ten sposób uzyskasz jakieś lepsze ceny. Ja tak kupowałem na przykład materiały, czy też kupowałem z polski materiały, czy zamawiałem po prostu całe kontenery wręcz materiałów, bo powiedziałem, że OK, tyle robię drzenarzy rocznie, planuję rosnąć tyle i tyle. Więc będę potrzebował jakąś tam ilość, więc sobie mogłem zamówić dużą ilość tego, na przykład rur, czy jakiś łączek, bo na przykład bardzo duża różnica była na łączkach, kiedy kupowałem w Polsce, a kiedy kupowałem w Szwecji. Więc mogłem sobie kupić tych łączek bardzo dużo, bo wiedziałem, że i tak z nich skorzystam, że wykorzystam tych łączek też. No po prostu sobie kupiłem, powiedzmy na pół roku, czy na trzy miesiące, czy na cztery miesiące i kupowałem po prostu całe niemalże kontenery tych wszystkich rur, łączek, i innych rzeczy, bo wiedziałem, że z tego skorzystam. A w ten sposób Miałem marżę na tych materiałach nie 20%, nie 30%, ale 200%, 300% czasem, czasem 100%. Także to już była bardzo duża różnica. I opłacało mi się kupić wcześniej, ponieważ wiedziałem, że po prostu je zużyję. No ale do tego potrzebowałem mieć zestawienia. A zestawienia najlepiej zrobić wtedy, kiedy masz na to czas. No i okres zimowy, okres spowolnienia. To również świetny czas na to, żeby właśnie zaktualizować swój marketing, żeby zaktualizować tą swoją walkę o klientów. No i właśnie, możesz w tym czasie stworzyć stronę internetową. Wreszcie masz czas na to, żeby przemyśleć, co na tej stronie chciałbyś umieścić. Masz czas, żeby napisać teksty. Dlatego to jest dobry czas na to, żeby zająć się po prostu swoją firmą i promocją swojej firmy. Możesz zaplanować sobie strategię na reklamy. Za... Za... Zastanowić się, jaką będziesz miał strategię na pozyskiwanie klientów w nadchodzących miesiącach. Czy będą jakieś promocje, czy są jakieś wydarzenia, które możesz po prostu wykorzystać do tego, żeby, żeby promować swój biznes. Tak jak teraz był na przykład Black Friday. Możesz wykorzystać ten czas na to, żeby po prostu stworzyć sobie promocję, zaplanować sobie cały rok. Możesz w tym czasie, kiedy właśnie masz tej pracy mniej, kiedy masz na to czas. No i no właśnie, strona internetowa, social media, no możesz przemyśleć całą strategię na to, jak chcesz działać, jak chcesz pozyskiwać klientów, nauczyć się nowych rzeczy. Możliwości masz nieograniczone, ogranicza się tylko czas, którego w tym momencie masz, właśnie więcej. Więc właśnie, zamiast wygłuszać wszystko, wchodzić samemu w hibernację, to teraz powinien być Twój najbardziej aktywny czas, kiedy pracujesz nad swoim biznesem, kiedy kładziesz podwaliny na sukces kolejnego. Roku, bo za rok nie chcesz się obudzić w tym samym miejscu i powiedzieć: o kurwa, ale jest ciężko, znowu zima, znowu walka o to, żeby przetrwać. Nie. W następnym roku chcesz spojrzeć na poprzednie lata i powiedzieć: jak ja byłem głupi, że wcześniej tego nie zrobiłem. I po prostu siedzieć sobie z lampką szampana i świętować to, że w tym roku ci się udało, w tym roku odniosłeś sukces, w tym roku wreszcie nie musisz się martwić o to, czy Twoja firma przetrwa. No i właśnie te podwaliny na sukces w kolejnych latach, w kolejnym roku to są na przykład tworzenie treści, zaplanowanie sobie i stworzenie treści. Tworzenie treści na bloga, tworzenie treści na YouTube. Możesz sobie na przykład zaplanować serię maili, którą będziesz wysyłał do potencjalnych klientów, którzy po prostu skontaktują się z Twoją firmą, albo serię maili, które będziesz wysyłał do klientów, którzy no, podpisali na przykład z Tobą umowę i czekają na realizację zlecenia. I zastanów się jak duży wpływ to może mieć na twoją firmę, na odbieranie twojej firmy, na pozyskiwanie klientów. No i przede wszystkim musisz być jak taki ślimak, który idzie powoli, tworzy ten content, ale zostawia cały czas po sobie ślad. Zostawia po sobie ślad i to właśnie to sprawia, że każdy kolejny rok, każdy kolejny miesiąc będzie coraz łatwiejszy. Każde kolejne zdobywanie klientów będzie coraz łatwiejsze, bo będziesz miał tą treść, będziesz miał Będziesz budował tą pozycję eksperta na, na rynku, która pozwoli ci po prostu no, zdobywać klientów coraz łatwiej. No i będziesz właśnie zdobywał, będą klienci ładować się w twój ten lejek sprzedaży, wchodzić do tej maszyny generującej klientów, przemierać się na górze przez twój proces, właśnie przez te swoje treści przechodzić, będziesz ich kwalifikował treściami i po końcu będą ta maszyna będzie wypluwać klientów za każdym razem. No, i ten proces taki właśnie, jeżeli stworzysz treść, jeżeli stworzysz prawdziwy taki lejek sprzedażowy, taką maszynę generującą klientów, to dzieje się to jak najbardziej automatycznie. Nie musisz o tym właśnie myśleć, no ale potrzebujesz do tego treści, potrzebujesz do tego no, serię maili, serię wideo, serię wpisów na bloga. Po prostu, jeżeli chcesz, żeby coś się działo automatycznie, bez Twojego udziału, to musisz się do tego przygotować, musisz to przygotować w jakiś sposób. No i właśnie. Odpowiadając na pytania klientów, no bo masz pewnie każdy klient, którego spotykasz, którego spotkałeś wcześniej na Twojej drodze, zadał Ci jakieś pytanie. I teraz, zamiast tylko odpowiadać temu jednemu klientowi, możesz takie pytania sobie teraz, w tym okresie zimowym, spisać i stopniowo, krok po kroku odpowiadać na te kolejne pytania, na te wszystkie pytania, odpowiadać w formie wideo, w formie pisanej, w formie podcastu, nie wiem, audio, czegokolwiek. Czego, co możesz po prostu za każdym razem, kiedy to pytanie się pojawi, wysłać po prostu do klienta. W ten sposób oszczędzasz czas, w ten sposób zyskujesz klientów, w ten sposób zyskujesz autorytet. No i w ten sposób dajesz sobie możliwości na to, żeby ta Twoja firma się rozwijała. No i właśnie, jeszcze raz mówię o tym, nie musi rosnąć, ale musi się rozwijać, żeby być na rynku no, coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych klientów. No, bo kiedy jest najlepszy czas, żeby stworzyć takie treści, żeby w ogóle zacząć tworzyć te treści? No, najlepszy czas był rok temu, poprzednią zimę, ale jeżeli tego nie zrobiłeś, to teraz jest najlepszy czas. Teraz najlepszy czas jest na to, żeby się zacząć zastanawiać, spisywać te tematy i zacząć działać. I ja nie mówię, że to będzie proste, ale właśnie masz teraz czas w zimę na to, żeby nauczyć się pewnych elementów. Przejrzeć YouTube. W poszukiwaniu poradników, no masa jest informacji nawet za darmo, które możesz w internecie znaleźć, które możesz zastosować w swoim biznesie. Choćby możesz przejrzeć ten kanał na YouTubie i zobaczyć, czy coś ciekawego tam znajdziesz, i zacząć myśleć, w jaki sposób możesz zastosować to w swojej firmie. Chodzi o to, żeby zacząć myśleć strategicznie i żeby kolejna zima była łatwiejsza niż poprzednia, czy też niż ta zima. I żeby kolejne lata, kolejne miesiące były łatwiejsze niż te poprzednie. Żebyś właśnie teraz robił coś, za co twoje przyszłe ja będzie wdzięczne. Żebyś nie musiał potem za rok, za dwa lata, za pięć lat patrzeć na siebie w przeszłości i żałować, że czegoś nie zrobiłeś, żałować, że no nie zająłeś się czymś wcześniej, żałować, że cały czas walczysz o przetrwanie, cały czas walczysz z klientami, cały czas walczysz z pracownikami. I ja wiem, że to jest kanał Budowalka, ale o to chodzi, żeby wyjść z tej walki, żeby zwyciężyć wreszcie i żeby nie musić cały czas walczyć. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Piotr z kanału Budowalka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!